Kepler-22b to mała pozasłoneczna planeta, która znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jej odkrycie nie wydaje się szczególnie ważne. Nic bardziej mylnego, to pierwsza planeta odnaleziona przez teleskop Keplera, która jest położona w ekosferze, czyli w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej. Oznacza to, że może znajdować się na niej woda, a jeśli jest woda, to może być też życie. Kepler-22b mogłaby więc stać się naszym nowym potencjalnym domem. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Zacznijmy od tego, że odkrywanie nowych planet nie jest wcale takie łatwe. Nie wszystkie widać przez zaawansowane teleskopy, nawet potężnego Hubble'a. Czasami gwiazdy są tak małe i ciemne, że trudno odnaleźć je na mapie. Tak właśnie było w przypadku gwiazdy Kepler-22. W takich przypadkach naukowcy muszą posłużyć się specjalną metodą. Najpierw robią kilka zdjęć obiektu w różnych odstępach czasu, a potem patrzą na nie i stwierdzają: czy ta gwiazda ma ciemne plamki? Jeśli faktycznie znajdą plamę, to może to być planeta. Takie zdjęcia pomagają nam odkryć różne ważne rzeczy. Po pierwsze, że planeta istnieje. Po drugie, jaki ma rozmiar, promień i jak blisko gwiazdy się znajduje. A po trzecie, czy moglibyśmy na niej zamieszkiwać. Wiemy, że Kepler-22b jest obiektem bardzo podobnym do naszej rodzimej planety i mógłby potencjalnie stać się drugą Ziemią. Leży stosunkowo blisko nas, jest oddalony o 635 lat świetlnych. Tak, to prawie 5 biliardów kilometrów. Ale to jedna z najbliższych nam opcji. Kepler-22, czyli macierzysta gwiazda planety Kepler-22b, to żółty karzeł. Jest bardzo, ale to bardzo podobna do naszego Słońca. Ma taki sam rozmiar, promień, a nawet wiek. Liczy 4 miliardy lat. Różnią się jedynie jasnością. Kepler-22 jest o 20% jaśniejsza od Słońca. Jednak bez względu na to, jak bardzo wytężymy wzrok, nie ujrzymy jej na nocnym niebie. Planeta Kepler-22b ma średnicę prawie 2,5 razy większą niż Ziemia. To dobrze, większy promień oznacza więcej potencjalnych zasobów wody i miejsca do życia, choć podróże zajmowałyby tam nieco więcej czasu. Sama myśl o 3-dniowym locie może przyprawić o ciarki. Nie znamy dokładnej masy planety, ale naukowcy uważają, że jest cięższa od Ziemi, być może nawet 36-krotnie. A co to oznacza? Potężną grawitację. Jeśli faktycznie Kepler-22b jest 36 razy cięższa od Ziemi, to jej siła przyciągania byłaby 6-krotnie większa. Potraficie podnieść 20-kilowy worek ziemniaków? A co powiecie na 120 kg? Już nie wspominając o tym, że sami też bylibyśmy tam dużo ciężsi. Trzeba by nieźle przypakować, by w ogóle móc chodzić po tej planecie. Musielibyśmy zmienić się w kulturystów, bo inaczej nie dalibyśmy rady dojść do pracy. Najgorsze jest to, że przy takiej grawitacji roślinom byłoby bardzo trudno przetrwać. Potrzebują choć odrobiny swobody, by wynurzyć się z Ziemi. A zwierzęta? Aby przeżyć, psy i koty musiałyby przeobrazić się w chodzące góry mięśni. Niewykluczone, że planeta ma własną florę i faunę i możemy sobie z grubsza wyobrazić, jakby to wyglądało. Zwierzęta miałyby pewnie dużo nóg, które ułatwiałyby im poruszanie się. Nie byłyby zbyt wysokie, ale za to przysadziste i silne. Muskularne olbrzymie pająki? Pewnie to i tak jeszcze nic. Dobra wiadomość jest taka, że to wciąż niepotwierdzone informacje. Jeśli mielibyśmy szczęście i okazałoby się, że tamtejsza grawitacja jest jedynie odrobinę silniejsza niż na Ziemi, to oczywiście żyłoby nam się tam dużo łatwiej. Wiemy też, że odległość między planetą Kepler-22b a jej rodzimą gwiazdą jest 15% mniejsza niż dystans między Ziemią a Słońcem. Gdyby planeta znajdowała się w naszym Układzie Słonecznym, zajęłaby miejsce między Ziemią a Wenus. A czy przypadkiem nie spalilibyśmy się na niej? Ależ skąd? Jak już wcześniej wspomniałem, Kepler-22 jest chłodniejszą niż Słońce gwiazdą. Jej temperatura wynosi około 5500 stopni Celsjusza. I dlatego możemy zakładać, że na planecie Kepler-22b panowałyby podobne temperatury do ziemskich, gdyby krążyła wokół swojej gwiazdy w taki sam sposób, w jaki Ziemia obiega Słońce. A tego nie wiemy. Kepler-22b może obracać się na boku, tak jak Uran. Co? Nie wiedzieliście, że Uran jest pochylony? A spójrzcie, jakie ma pierścienie! Tak, Uran też ma pierścienie tak jak Saturn, tyle że są one pionowe. Wszechświat to miejsce pełne niespodzianek, a zatem gdyby tak właśnie było w przypadku planety Kepler-22b, wówczas panujące tam warunki atmosferyczne byłyby delikatnie mówiąc niezbyt dobre.
Po niesamowicie mroźnych zimach następowałyby upalne lata i jak to zwykle bywa w przypadku planet w obrocie synchronicznym, moglibyśmy tam zamieszkiwać jedynie na wąskim skrawku Ziemi pomiędzy tymi dwoma skrajnymi światami. Miejmy nadzieję, że Kepler-22b obraca się normalnie. Ale nie wszystko maluje się w tak ciemnych barwach. Badania wykazały, że na planecie Kepler-22b może znajdować się ocean. Wiecie już, że woda oznacza życie. Poza tym na planetach, na których występują oceany, temperatury są bardziej stabilne. Woda pochłania część ciepła i rozprowadza je równomiernie po całej powierzchni. Gorące obszary się schładzają, a zimne ocieplają. Nawiasem mówiąc, właśnie to zdarzyło się na Ziemi miliardy lat temu. Kiedy na naszej planecie pojawiły się pierwsze małe kałuże, nasz kochany Księżyc pomógł im się rozprzestrzenić. Dzięki temu płonąca kula, którą była kiedyś Ziemia, zamieniła się w uroczy, pełen życia świat. A zatem jeśli na planecie Kepler-22b jest woda, ale nie ma atmosfery, wówczas zdaniem naukowców byłoby tam około minus 11 stopni Celsjusza. Ale jeśli znajduje się tam podobna do ziemskiej atmosfera, wtedy temperatury mogą sięgać 22 stopni, a to już całkiem nieźle. Wiemy też, że rok na planecie trwa 290 ziemskich dni, czyli około 9 miesięcy. Planeta nie ma naturalnych satelitów, więc niestety nie dane by nam było podziwiać nocą Księżyc. Z drugiej strony prawdopodobnie widzielibyśmy Słońce jako odległą gwiazdkę. Moglibyśmy wpatrywać się w nią nocą i wspominać nasz dawny dom. Gdybyśmy akurat nie musieli chować się przed olbrzymimi pająkami. I to wszystko, co wiemy o tej planecie. Niestety badanie takich obiektów jest bardzo trudne, dlatego brakuje nam jeszcze wielu ważnych informacji. Na przykład, co to w ogóle za planeta? Oj tak, zapominamy o najważniejszej rzeczy. Nie wiemy, czy Kepler-22b jest obiektem skalistym. A jeśli nie, to wówczas cała ta wiedza okazałaby się bezwartościowa. Niewykluczone, że to gazowa planeta albo obiekt o stałym jądrze pokryty gazem, taki jak Neptun. A może to wodny świat, w całości pokryty oceanem? Najlepszy wydaje się ten ostatni wariant, jeśli oczywiście wykluczymy skalistość. Wówczas moglibyśmy chociaż zbudować tam podwodne miasto. Filtrowalibyśmy wodę i żywili się rybami. Aż w końcu w toku ewolucji zmienilibyśmy się w jakiś ziemnowodny gatunek. Choć powrót do korzeni trudno chyba nazwać ewolucją. Naukowcy uważają jednak, że Kepler-22b może okazać się planetą podobną do Neptuna. Część astronomów umieściło ją w kategorii mini-Neptunów. Tak, taki podział istnieje. Nie zostało to jeszcze jednak udowodnione. Ale nawet jeśli okazałoby się, na szczęście dla nas, że Kepler-22b jest planetą skalistą, to i tak nie wiedzielibyśmy, jaką ma atmosferę, czy w ogóle istnieje. A co gdyby wyszło na to, że panują tam wenusjańskie warunki, które są bardziej toksyczne niż wasi byli partnerzy czy partnerki? Musielibyśmy zejść głęboko pod ziemię, by jakoś przetrwać. I trzeba by stworzyć jakieś źródło ciepła, bo byłoby tam strasznie zimno. Tak, oby to nie była prawda. W przypadku planety Kepler-22b może być bardzo różnie. Jak dotąd nie mamy jednoznacznych odpowiedzi, ale miejmy nadzieję, że naukowcy nam ich udzielą, zanim wyślemy tam pierwszych kolonizatorów. To by dopiero była skucha, gdyby okazało się, że to gazowa planeta albo coś w tym rodzaju.